witać na moim kanale, zapraszam Was dzisiaj na haul zakupowy z rzeczami, które zamówiłam na aplikacji Temu. Jeśli ktoś z Was tej aplikacji nie zna, to jest to stronka, na której znajdziecie rzeczy no, w bardzo, bardzo, bardzo niskich cenach. I tak naprawdę możecie upolować serio za perełki. Ja tutaj mam również sporo ubrań i zrobimy sobie z tego też try on haul. Znajdziecie tam promocje na tak naprawdę wszystkie kategorie rzeczy, aż do 90%, szczególnie jak jesteście nowymi, słuchajcie, jakby założycielami, jak jeszcze wcześniej nie mieliście aplikacji Temu, to nie wiem, na co jeszcze czekacie, możecie pobrać i dostać nawet 90% rabatu. Ja na przykład ostatnio widzę mega dużo ofert z tym plecakiem, właśnie zamówiłam go z polecenia różnych dziewczyn na TikToku, które znalazłam, które widziałam, że zamówiły go za tylko 15 zł, bo po prostu były nowymi użytkowniczkami i za to dostaje się taką przeogromną zniżkę. A ode mnie możecie dostać jeszcze tak naprawdę większą zniżkę, bo pakiet kuponów do wykorzystania właśnie Temu, aż o wartości 400 zł, więc tutaj daję Wam kod do tego, możecie też sobie zeskanować ten kod QR i zobaczyć tak właściwie jak to działa, no ale tak jak mówię, właśnie możecie być nowymi użytkownikami aplikacji Temu, także zostawiam Wam również w opisie link do pobrania, no i oczywiście link do wszystkich rzeczy, które będę tutaj prezentować. No możecie się załapać na mega promocje, w ogóle też regularnie są takie super promki na Temu, ja tam lubię często wchodzić, bo jakby pojawia Wam się takie koło fortuny, które jakby losujecie i tam dostajecie, możecie wylosować różne kupony o wartości, tak naprawdę praktycznie zawsze jak macie cenę produktu, to i tak potem nabija Wam się do tego jeszcze zniżka, więc jakby ceny naprawdę zwalają znów na tej aplikacji, muszę przyznać. Co ważne też wspomnieć, zanim pokażę Wam te rzeczy, to możecie oczywiście robić zwroty do 90 dni, macie bezpłatną wysyłkę, no generalnie myślę, że jeżeli jeszcze nie próbowaliście, to po prostu sobie zamówcie, bo ja dzisiaj nagrywam ten film przy współpracy z Temu, natomiast wcześniej oczywiście tą firmę przetestowałam i zresztą widzieliście, kto mnie ogląda regularnie na moich filmach, że sama od nich zamówiłam po prostu produkty i przekonałam się, że serio idzie to szybko, że serio są to fajne produkty i mi się one po prostu spodobały, także dzisiaj Wam to po prostu z czystego serca mogę polecić. Także to, co widzicie za mną, to jest po prostu przeogromne zamówienie z marki Temu i po prostu to, ile ja mam tutaj ekstra rzeczy do pokazania Wam dzisiaj, to po prostu jest wręcz szokujące. Muszę przyznać, że niektóre rzeczy już z ciekawości po prostu otworzyłam, bo chciałam sprawdzić, czy na pewno wszystko, co chciałam, to do mnie przyszło i jest w dobrym stanie i tak dalej. I sobie troszeczkę tak pozaglądałam i jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Są tutaj i gadżety do domu, jakieś takie pielęgnacyjne rzeczy i trochę kosmetyków i sporo ubrań, także tak, ja tutaj Wam odpakowuję gwóźdź programu, którego się chyba najbardziej ostatnio nie mogłam doczekać, bo po prostu mega przyda mi się to w moją podróż, którą mam zaplanowaną już niedługo, plecak, który wezmę sobie jako torbę podręczną po prostu, bo wiecie jaka to jest oszczędność kasy, nie kupowanie walizki, tylko latanie z torbą podręczną. I wiecie ile można tutaj upakować, po prostu ja już musiałam oczywiście to otworzyć, bo chciałam zbadać ile kieszonek ma ten plecak. Ja Wam prezentuję, to jest ten viralowy, raczej jak śledzicie TikToka, to raczej widzieliście, że to jest ten plecak, który otwiera się tak naprawdę jak walizka. Zobaczcie, jakby może to ciężko będzie mi zobrazować, tak, ile tutaj jest miejsca, ale tak naprawdę to jest taka komora, wiecie, no trochę jak walizce tak naprawdę. No jest naprawdę bardzo pojemne, otwiera się tutaj w ten sposób, nie mówiąc już o tym, że tutaj mamy bardzo dużo różnych przegródek fajnych, a to co widzi tutaj ten worek, tak jakby taki zwisający, bo tutaj zobaczcie, pod workiem jeszcze mnóstwo jest miejsca, ale ten worek służy do tego, że tutaj jeszcze z boku jest taka kieszonka, tylko inaczej otwierana, już Wam prezentuję. Kieszonka na buty konkretnie widziałam, że ona jest. Czyli tutaj od dołu wkładacie buty, tutaj w środku one, wiecie, w tym worku siedzą, no ale oprócz tego można z tą kieszonkę jeszcze masę innych rzeczy tak naprawdę ubrać, napakować. Także wydaje mi się, że to jest idealny po prostu plecak do po prostu latania samolotu, jeszcze powinien przejść. To też zależy od tego, jak go napakujecie, więc jeżeli nie będzie jakieś, wiecie, odstające z każdej strony kwadratowe, za chwilę nie zrobi, jak cegła, no to raczej powinno to przejść. Jaram się tym plecakiem naprawdę bardzo i jeszcze ten kolor mi się strasznie podoba. Okej, okay, tutaj jeszcze mamy taką kieszeń, ale no najbardziej, wiadomo, pojemna jest ta tutaj po prostu otwierająca się taka walizka. Mam tutaj nawet kabel, słuchajcie, kabel wychodzący z plecaka i tutaj od tej strony, widzicie to? To jest po prostu do podładowania sobie telefonu, taki wychodzący, no kabel można tutaj zwyczajnie podpiąć, tak. Ale dobra, założę go na siebie i pokażę Wam, jak wyglądam w nim, jak po prostu mała podróżniczka. Teraz jest oczywiście puste, więc jeszcze inaczej wygląda i się trochę wygina. No i też jak będzie zapakowane, to troszeczkę więcej miejsca zajmie. No ale tutaj oczywiście możemy się spiąć. O tak, tutaj jest wszystko regulowane rączki.
Także też super wyżej możemy go sobie podciągnąć. No i tam oczywiście też się zapina, jeżeli chcecie, żeby mniej miejsca zajmował, to po prostu tymi klipsami tutaj go spinacie. I teraz pokażę wam jakieś takie gadżety w sumie tego typu rzeczy. To raczej myślę, że nie muszę tego przedstawiać, bo to jest po prostu kultowy produkt z TikToka, więc ja to po prostu chyba tylko założę i już jestem księżniczka, tak? Nie, no to jest po prostu, ja bardzo lubię oglądać tam jakieś gadżety u mnie na TikToku ludzi i to super odgarnia włosy. Ja w ogóle zawsze noszę na przykład do mycia twarzy takie opaski. I no to wygląda w tym śmiesznie. I do tego mamy oczywiście te opaski, które zakładamy na ręce. Jeżeli się nie domyślacie, po co to jest, to oczywiście, żeby nam woda się nie lała, czyli myjemy sobie tutaj buzię z tą opaską. Nie mamy całych mokrej koszulki, bo po prostu nam woda nie spływa. Super, jakby tak prosta rzecz, ale ktoś to co wymyślił, to jest po prostu genialne. Mamy lampkę i to jest lampka, która robi efekt zachodu słońca. Widzicie teraz na przebitkach, jak ona prześlicznie wygląda. To jest taka lampka, wiecie, jak ja nagrywam jakieś takie wideo produktowe, czy coś fajnego chcę zrobić, nagrać jakiś produkt ładnie do reklamy, a na przykład albo nie ma słońca, albo po prostu nie chcę takiego basic filmu, to wystarczy odpalić sobie taką lampkę i po prostu robicie taki super tło i tak naprawdę tyle już wystarczy. To jest tak małe, a robi tak duże po prostu światło. Koszt tej lampki to 9,45. Czy ja mam coś więcej dodawać? No po prostu cudo. Sami widzicie, jak nie macie zachodu słońca, to już możecie sobie zrobić sztuczny zachód słońca w domu. Naprawdę no coś pięknego. Teraz pokażę wam dwie szklanki, które zamówiłam. To są takie, wiecie, aesthetic szklanki do po prostu popijania kawusi albo maczy, co kto woli, ucząc się albo, nie wiem, chillując. To jest pierwsza. Jestem zakochana w tej szklance. No, takie cieniutkie szkło, ale myślę, że sobie do kawki mrożonej idealne, szczerze. Będzie wyglądało naprawdę mega estetycznie. Też na jakichś filmikach może wam zacznę nagrywać jakieś takie motywacyjne, jak się uczę, jak już będę miała taki super asortyment do tego. Zobaczcie, takie dwie szklanki zamówiłam i tak sobie z nich będę piła do tego taka, wiecie, słomka szklana jeszcze, no po prostu, czy ja muszę więcej dodawać? Dalej lecimy z gadżetami i to jest lip gloss, słuchajcie. To muszę chyba zmyć mój błyszczyk i pokazać wam to, bo to mi się po prostu bardzo spodobało na stronie opakowania. Zobaczcie, opakowanie tego produktu mnie urzekło, bo to po prostu wygląda jak jakiś mega drogi błyszczyk z Sephory. No, powiedzcie, że nie. No, jak dla mnie to naprawdę mega. Czy kolor jest taki ciemny? Dobra, zróbmy sobie tutaj swatcha. Mega, to jednak nie jest błyszczyk, tylko to jest taka bardziej pomadka. No ciemna, powiem wam. Mogę sobie co najwyżej delikatnie tutaj dołożyć. Nie lubię takiego aż ciemnego efektu. Ale tak sobie poblendować mogę na przykład. Albo... Ej, to pachnie! Myślałam, że się wydaje. Dawałam ją sobie tak na środek i klepała palcem. Wiecie, robiłam z tego taki ombre efekt. Ej, wow. Mój aparat płata mi figle i mówił, że ma trzy kreski, a nagle się rozładował. Także kontynuujemy telefonem, ale chciałam wam pokazać, co zrobiłam przez ten czas. Normalnie tarłam tą pomadkę z ręki i ona dosłownie nie chce zejść. Widzicie? Taki jakby tint ten błyszczyk, nie wiem jak to nazwać, po sobie pozostawia. Ale już widzę, że to będzie bardzo, bardzo trwały produkt, także naprawdę super. Takich jeszcze gadżetów, to mam tutaj mikrofony. I słuchajcie, czy wy chcecie, żebym ja zrobiła test? Bo ja myślę, że to jest dobry tutaj moment. W ten sposób prezentuje się ten zestaw. Mamy tutaj mikrofon. Najpierw ja wam powiem, najprostsze po prostu działanie na świecie. To podpinacie do wejścia do ładowarki telefonu i resztę sobie bierzecie i po prostu do tej reszty mówicie. Macie dwie opcje nakładek na ten mikrofon. Taka klasyczna, tu. Dzień dobry, witam w moim studiu. I taka oto miziasta. Ja właśnie zdecydowałam się na ten mikrofon, bo po prostu miał tą miziastą wersję, także coś super. Tutaj jeszcze takie przypięcie, żeby sobie przypiąć tutaj, wiecie, do bluzki czy coś. Także to jest taki typowy mikrofon krawatowy. Podpinam teraz i zobaczcie, jak się zmieni dźwięk, jak będzie mnie słychać, także ocencie sami. Dzień dobry Państwu, witam w mojej redakcji. Dzisiaj w Warszawie na termometrach 25 stopni, także mamy pełne lato. Dzisiaj zaczynamy. Myślę, że dźwięk jest naprawdę w porządku. Z tego, co testowałam, to czego się najbardziej obawiałam, to to, że będzie opóźnienie dźwięku, czyli wiecie, po prostu, że będzie najpierw ruch moich ust, a potem po prostu dźwięk będzie słychać. Bo za bardzo, wiecie, się nie, ja nigdy nie korzystam z mikrofonu, więc nie wiem, jak blisko mam być. Na przykład teraz jest taki za bardzo przytłumiony pewnie i takie podmuchy jeszcze robię, wiecie, czy to nosem, czy to oddechem i wtedy wy też to słyszycie. Także ja jeszcze muszę opracować, jak odległościowo, myślę, że tak dalej, w sumie nawet takiej odległości będzie super. Także jak sobie bym tutaj przypięła go na przykład,
No to tak, wiecie, typowo do koszulki myślę, że idealnie. Jak sobie dodacie tą gąbeczkę, to jest taki jeszcze bardziej przytłumiony, więc wtedy chyba mniej słychać te wszystkie takie podmuchy. Także uważam, że naprawdę super, możecie sami ocenić. Oczywiście w mieszkaniu, w domu, no to nie jest to jakieś bardzo potrzebne, konieczne, no bo bez tego mikrofonu tak samo dobrze było mnie słychać. Po prostu jest to inny rodzaj dźwięku, wiadomo. Ale na dworzu, na przykład, jak wieje wiatr, no to sorry, ale czasami zupełnie nie słychać na moich filmach. Co mówię, muszę takie pliki kasować, a z takim mikrofonem to już żaden, wiecie, wiatr mi nie będzie przeszkadzał. Idealne będzie to na wyjazdy. No, zobaczę jeszcze, jak go fajnie spożytkuję. Możecie sobie kupić taki zestaw takich dwóch mikrofonów, jeżeli chcecie z kimś innym nagrywać materiały, właśnie na przykład jakieś wywiady, wiecie, tu. Aż mam teraz okusi, żeby jakiś fajniejszy content porobić, właśnie jak mam już taki sprzęcior. Także. Ja nie wiem, dlaczego jestem influencerką, ja nigdy czegoś takiego jeszcze nie miałam. Także jeżeli tutaj mam jakichś twórców internetowych, którzy mnie oglądają, to po prostu nie zastanawiajcie się, tylko naprawdę warto. Nawet to nie jest żadna inwestycja, to są po prostu grosze, a macie taki fajny sprzęcior, który tak fajnie działa. Tak. Dobra, także wracamy do normalnego dźwięku. Kolejną rzeczą jest poduszka za głowę, po prostu. Teraz sobie odpakujmy, zobaczymy, jaki to jest materiał. Po prostu zupełna kuleczkami, bo po prostu wiecie, co brakowało mi na podróżach, czy nawet do samochodu, poduszki, tak żeby się spokojnie wyspać. Ja w tym roku jadę, słuchajcie, autokarem przecież na obóz, także no, autokarem się naprawdę długo jedzie. Do Czarnogóry jedziemy i oczywiście możecie również jechać z nami, jeżeli jeszcze są miejsca, jakieś może resztki na stronie Kocham Wakacje, no to właśnie będę sobie spała na takim rogalu, także super również jak za tą cenę jakość. Jeszcze wracając do kosmetyków, to no, zamówiłam sobie rozświetlacz. Słuchajcie, nie mogłam się oprzeć, jak zobaczyłam na stronie, jak pięknie on się po prostu błyszczy. No, robimy kolejnego open boxa tutaj. Taki oto produkt. I teraz robimy swatcha. Tutaj obok tej pomadki, która nie chce mi zejść z ręki. Ładny. Ja to chyba nawet bardziej widzę, wiecie co, na oczy. O, no. Trochę przesadziłam. Jeszcze, jak jesteśmy przy makijażu, to pędzel po prostu. On ma być podobno ultra cienki. Tak słyszałam, więc sprawdzamy, czy jest ultra cienki. Mega w ogóle super do malowania brwi albo nawet kreski eyelinerem, to on jest naprawdę cienki, może widać. Teraz rzeczy, słuchajcie, do paznokci. Cztery rodzaje naklejek zamówiłam. Strasznie się tego nie mogę doczekać, bo ja, wiecie, sama sobie robię paznokcie. No, efekty są różne, teraz już mi się połamały, bo ostatnio nie miałam czasu po prostu ich robić, ale jak teraz zrobię nowe, to sobie dokleję właśnie takie naklejki. Jedne są złote, drugie są takie srebrne, no zobaczcie, no takie super wzorki, których ja no na pewno bym sobie sama nie namalowała, nawet myślę, że kosmetyczka miałaby problem. Niektóre takie, jakieś napisy tu są nawet na niektórych. Dalej mamy gwiazdeczki, czarne i białe, dwa tutaj rodzaje w jednym opakowaniu i wisienki, takie cute wisienki. No zobaczcie, czy to nie jest po prostu prześliczne, ja kocham młodych wisienek. To ja mam instrukcję, jak mamy to nakładać. Typowe po prostu spineczki każdej clean girl do robienia makijażu. Ja po prostu, no muszę przyznać, że tak, ja podążam za trendami. Jeśli to zobaczę na TikToku, to mi się zaraz spodoba i po prostu ja coś takiego muszę mieć. Także te spineczki, no może taki, wiecie, gadżet, powiecie, niepotrzebny. Ale ja już widzę. Ej, to nawet nie jest tylko do makijażu. Ja tak szczerze widzę siebie chodzącą tak normalnie po mieście czy na uczelnię, bo to po prostu fajnie wygląda. No zobaczcie, czy to nie jest taki. Dla mnie to wygląda mega fajnie. Ej, już sobie zostaję w tych spineczkach. 3 złote, a tyle radości. Widzicie, jak prosto uszczęśliwić kobietę. Takimi małymi rzeczami wystarczy. Dalej mamy jeszcze z małych rzeczy. To kolczyki. Złote, po prostu zwykłe takie kolczyki łezki. Także nic niesamowitego, ale takiego właśnie kształtu mi brakowało, takiego w dół. Załóżmy sobie od razu. Cała będę dzisiaj w rzeczach, już makijaż zrobiłam, nakładam na siebie wszystko. O, kolczyki. Proste zapięcie tu na plus. Także sami ocencie, mi się osobiście bardzo podobają. Są takie klasyczne, ale właśnie takiego kształtu jeszcze nie miałam w swojej kolekcji. Kamień guasza, ale zobaczcie, jaki on jest piękny, niebieski. Taki morski nawet, nie tyle niebieski, co morski. Bo ja, słuchajcie, nie rozumiem przepłacania za ten produkt, za kamień guasza. Jakby rozumiem na niego ten trend, już chyba w sumie minął. Ale ja go uważam za super trend, bo można w drugą stronę raczej. Masaż twarzy fajnie ten, wiecie, sobie zrobić. Tak tutaj lifting taki trochę twarzy. I to naprawdę, jeżeli regularnie to będziecie robić, to ma
ma to szansę działać, ale nie rozumiem na co wydawania więcej pieniędzy, bo widziałam tyle historii, że dziewczynom się to po prostu upadło i potłukło, a to mam się nie potłucze, bo to jest po prostu plastikowe, ale mega takiego mocnego plastiku, no ale zobaczcie, jaki piękny kolor, także mega fajny, no nie rozwaliłam się, przynajmniej działanie będzie takie same, nie? Więc jakby nie ma sensu tutaj przepłacać za jakieś, nie wiem, materiały, z którego to może być zrobione. I ostatnia rzecz z takich gadżetów, no to są to takie nakładki na włosy. Jak zrobię sobie warkoczyki, to po prostu mogę na te warkoczyki sobie coś takiego założyć. To bardziej widzę na jakieś koncerty, festiwale, tego typu rzeczy, także no mega fajnie to wygląda. Złote, bo ja noszę złotą biżuterię, więc automatycznie, wiecie, do tej biżuterii takie złote będą mi super pasowały. I to tyle z gadżetów Duperelli i wszystkie naprawdę poprawiły mi humor na maksa. A teraz pokażę Wam ubrania i w międzyczasie na przebitkach będziecie obserwować, jak się w nie ubieram. Ja w ogóle bardzo też lubię te opakowania tych wszystkich rzeczy, bo ja potem wysyłam paczki w nich, pakuję się na wyjazdy w tym, także kocham to naprawdę. U mnie to jest zawsze przydatne. Jeansy. Na początku zamówiłam jeansy. No, są to takie zwykłe, klasyczne, proste po prostu spodnie. Jedyne co mam tutaj zastrzeżenie to do tego guzika, ale to ja mam takie jakieś po prostu, wiecie, zwracam uwagę na takie rzeczy. Wolałabym, żeby on był srebrny, jest złoty, no ale jakby tyle. Klasyczne, proste nogawki, jak widzicie, luźne, z tyłu tutaj żadnych udziwnień, jakby zwykłe spodnie, ja tutaj od nich nic większego nie wymagałam, w takim kolorze po prostu jeszcze mi brakowało, bo ja mam taki jasny jeans i mam taki bardzo ciemny, a ten jest taki pomiędzy, także w porządku. Dalej wyciągam, słuchajcie, losuję suknię balową, wręcz bym powiedziała, nie no, taką bardziej w sumie wakacyjną. W takim kolorze jeszcze, takiego koloru jeszcze nie mam w swojej szafie, ona też ma tutaj takie fajne z tyłu marszczenie. Na, nie wiem właśnie, czy to będzie na pośladki, no zobaczycie, jak to wygląda u mnie. No na stronie wyglądała naprawdę przepięknie, bo tutaj, z tego co widzę, można w różne sposoby ją założyć, jak widzicie. Takie ma jakby tutaj marszczenie. Myślę, że ja z tego wykombinuję coś jeszcze inny sposób na założenie. Ja właśnie lubię takie rzeczy, które można nosić, wiecie, jak Wam się nawet znudzi klasycznie, to sobie zamienicie tutaj ułożenie ramionczek, inaczej włożycie głowę i już macie tak jakby inną sukienkę z tego. Także na wakacje myślę, że idealna jest taka mega soczysta zieleń. Bo wydaje mi się, że w takim kolorze najlepiej jest brunetką albo takim, jak to się mówi, już nie szatynki. No dobra, brązowe czy jakieś tam ciemniejsze włosy lepiej do tego pasują niż blond. Blond wydaje mi się, że najlepiej wygląda z niebieskim. Aczkolwiek chciałam po prostu zobaczyć, jak będę w tym kolorze wyglądać, możecie dać mi znać, co sądzicie. Przejdźmy teraz do strojów kąpielowych, bo to jest chyba moja ulubiona kategoria. Mega się jaram, uwielbiam stroje kąpielowe, jakby strojów kąpielowych nigdy nie za wiele. Ja potrzebuję mieć na wakacjach przynajmniej z kilka różnych par. Na początku taki fiolet, jeszcze takiego koloru stroju, co jeszcze w mojej kolekcji nie ma, mam już ich naprawdę dużo. Z tyłu takie wiązanie na plecach. Bez ramionczek w tym roku postawiam, chociaż myślę, że też można to jakoś inaczej założyć. Okej, okay, tutaj jakoś górą. To też jest, strój kąpielowy to jest kolejna rzecz, którą można założyć na tysiąc różnych sposobów. I fajnie sobie jakoś po prostu przewiązać. Klasyczne majtki, taka marszczona góra, fajnie, jestem zadowolona. Wyciągam kolejny strój, on już jest brązowy, ale również jest bez ramionczek. Taki po prostu, tak jakby klasyczny tutaj topik i tyle, coś takiego. No i do tego bez jakichś tam udziwnień, majteczki, takie też, nie jakieś takie wycięte stringi, tylko myślę dosyć dobrze zakrywające. Tutaj po boku z kokardkami, więc też coś się dzieje. Dobra, kolejny strój kąpielowy jest trochę bardziej zwariowany i tutaj już naprawdę coś się dzieje. Bo mamy tutaj, słuchajcie, kwiat, który teraz jest, wydaje mi się, bardzo taki popularny w internecie. Mam nadzieję, że to nie będzie na mnie za dużym dało, ale ten kwiat pomiędzy, no, przepięknie to będzie wyglądało. Ja w ogóle bardzo siebie lubię w białych strojach. I uwaga, to nie koniec, bo do tego jest taka spódniczka. Również z kwiatami po bokach. Także to jest taki outfit, który teoretycznie, wiecie, jak idziecie na plażę, to po prostu są zwykłe majtki klasyczne, jakby białe, ale też z takim fajnym tutaj marszczeniem na pośladkach, także coś się dzieje. Idziecie na plażę w ten sposób. Ale jak już siadacie sobie na jakąś łódkę na przykład, jeżeli gdzieś płyniecie za granicą, jesteście na wycieczce, to zakładacie na siebie spódniczkę i nagle, wiecie, ta góra Wam się robi jak topik, to tutaj efektowna spódniczka prawie że wieczorowa, ale z takiego materiału, że tak właściwie możecie w tym spokojnie wejść do wody. Chyba trzymam do góry nogami, tak, bo tutaj znowu jest ściągacz. Dobra, słuchajcie, z tym strojem jest taki problem, że po prostu podoba mi się on, ale nie jest on dla mnie, bo widzicie, jak wszystko mi spada. A widzicie, po prostu jest za duże, bo to jest rozmiar L.
Sam rozmiar L, a niestety no, nie jestem w stanie w rozmiarze L chodzić. Także szkoda trochę, bo ten strój mi się bardzo, bardzo podoba. Te kwiaty, bardzo podoba mi się nowy taki motyw kwiatowy, ale no niestety. Teraz słuchajcie, pokażę Wam kombinezon, taki zwykły, klasyczny, na pole dance po prostu zamówiłam, wiecie, ostatnio moje zamiłowanie do tego sportu po prostu jeszcze bardziej się rozwija. Super jest to, że ma regulowane ramionczka, bo to jest zawsze mój problem. Fajnie też wygląda takie marszczenie tutaj z tyłu, blisko tyłka. To nie jest takie marszczenie na pośladkach, wiecie, które Wam zrobi wielkie pośladki, ale to jest po prostu takie marszczenie robiące coś ciekawszego i przy okazji zbierające materiał. Ja mam oczywiście wszystko w najmniejszych rozmiarach, więc tutaj u mnie wszystko ładnie też fajnie przylega, fajnie leży. Także na pole dance myślę, że idealny. Teraz jeszcze z takich bardziej dodatków do ubrań, to zamówiłam rajstopy. I słuchajcie, ja jestem przezakochana w tych rajstopach, bo są to rajstopy w mega teraz popularny motyw, czyli kokardki. No, kto nie kocha kokardek? No, nie wiem. Jak nie, no to nie, ale ja kocham i no dlatego zakochałam się w tych rajstopach. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale to jest po prostu, no po prostu kokardy przepiękne. I naprawdę są tak grube te rajstopy, że wiecie, no wydają się, to nie są takie jakieś kabaretki zwykłe. No jak na razie moimi pazurami ich nie przerwałam, więc jest dobrze. Wydają się naprawdę porządne. Będę testować, będę nosić, bo nie lubię bardzo wyrzucać rajstop po jednym razie, ale te wyglądają naprawdę na takie grubsze, porządniejsze. Teraz sukienka, znowu taka no wieczorowa, na wakacje idealnie, czy na imprezę, na tak naprawdę wiele okazji, czarna, też bardzo popularna swego czasu, taki motyw frenzli po prostu na dole zwisających. Ja w tamtym roku chciałam dorwać taką sukienkę, ale już niestety wszystkie były wyprzedane, więc tutaj zamówiłam. I też takie fajne rozcięcie na nogi, fajne po prostu frędzle zwisające, bez ramionczek, klasyczna taka tuba tutaj i dopiero rozszerza się przy dole właśnie na te frędzle. Super, super, super wygląda i mam po prostu nowe kiecki na wakacje. No bo jak wiecie, mnie najbardziej przy życiu trzymają wakacje, więc ja wszystko robię pod tym kątem wakacyjny i myślę, jak ja będę na tych wakacjach wyglądała. Szczególnie, że te wakacje już się zbliżają wielkimi krokami, także no trzeba trochę myśleć. Koszulka. Taka oto, frędzelkowa po prostu, mega, naprawdę, strasznie mi się podoba. Ma tutaj z tyłu, jakby ktoś był zainteresowany, na biust takie nakładeczki. Mega fajnie to wygląda, to wygląda jak przez babcię uszyte po prostu na szydełku, na drutach. I ostatnia rzecz, znowu na plażę, czy kogoś to jeszcze dziwi, jest taka narzutka, to też mi się bardzo podobało. Słuchajcie, byłam na Zanzibarze i ja już byłam bliska kupienia tego, ale po prostu potem tak drogie, a to jest jednak, no wiecie, no po prostu dziurawa narzutka, nie? To ma takie być po prostu dziurawe. To ma być takie, żeby nie było Wam w tym gorąco, więc to nie ma być jakieś grube, tylko właśnie przewiewne. I to jest po prostu taka właśnie przewiewna sutanna, sukieneczka, którą zarzucacie sobie na strój, żeby nie być takim gołym, jak gdzieś chcecie wejść na przykład do hotelu, takie coś narzucacie. Super! Myślę, że wygląda to naprawdę efektownie. I ostatnia rzecz, teraz już tak naprawdę z przytupem powiem Wam, bo jest to sukienka, ja jeszcze tych rzeczy nie przemierzałam, więc jeszcze nie wiem, ale ja jestem zakochana patrząc na nie po prostu. To jest sukienka w bardzo wielu kolorach, ja się bardzo długo nie mogłam zdecydować, jakie wziąć, ale to jest taka wyjściowa, elegancka suknia z takimi plecami. Ja wiecie, że jak ja widzę takie plecy, to ja po prostu przepadam. I mamy tutaj takie plecy i tutaj takie falbany na dole, więc to byłaby idealna sukienka ogólnie, no może trochę krótka, ale tak ogólnie to idealna na wesele. Ja teraz mam wesele niedługo, no tylko, że wzięłam sobie białą, więc no nie pójdę w niej, wiadomo, na wesele, ale no na pewno znajdzie się jakaś okazja, chociażby właśnie na wieczorną kolację, na wakacjach również. No, ja uwielbiam siebie w białym, ja uważam, że białe mi bardzo pasuje, także taka satynowa, też bardzo gruby to jest materiał. Nawet te z tyłu, te frędzle, którymi wiążecie, są grube, takie, że nie porwą się, bo to też był bardzo często mój problem, że właśnie frędzle mi się z tyłu rwały, a tutaj są naprawdę grube, także w tej sukience jestem zakochana. Koniecznie napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tych rzeczach. Możecie także dać mi znać, na co byście się najchętniej skusili. Jeżeli macie ochotę, no to zapraszam do opisu, tam macie wszystkie rzeczy, kody rabatowe, a ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, dziękuję również aplikacji temu, za tą współpracę, za te wszystkie rzeczy, naprawdę jestem ogromnie wdzięczna i będę w wakacje z wielką przyjemnością z nich korzystać. Buziaki, do zobaczenia za tydzień, pa!